Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Tribal Games i witam was w kolejnym odcinku z Medieval Dynasty. Jest to 19 odcineczek, przed nami praktycznie pierwsza noc drugiego roku, czy też pierwszego, zależy się jak to jest liczone, ale mamy rok drugi, tak, bo pierwszy rok, pierwszym rokiem był rok, w którym tak naprawdę naszą przygodę tutaj zaczynaliśmy. Ja myślę, że sobie tak naprawdę rozpalimy ognisko, o, nowy poziom wydobycia, to akurat bardzo fajny ten, o, wydobycie i łowiectwo tutaj mamy, tropiciel, o, tropiciel, dobra, czyli tropimy zwierzęta w, tak, w trybie inspektora, tak, tak było napisane, inspektora, tak. Co więcej, dwa punkty wydobycia i w co tu idziemy? Siła natury, wolniejsze przyczucie siekiery. To jest fajny poziom. Miejsce zniszczenia odzyskuje 50%. Okej, okay, może się nam przydać. Wolniejsze psucie kilofa łopaty. To się nam też przyda. I tak jak mówiłem, ja tutaj sobie w tym momencie wykonam ognisko. My sobie po prostu tą noc tutaj prześpimy. No i słuchajcie, co do tworzenia, mamy jakieś tam mięso. Co do prawdy dużo tego mięsa oczywiście nie ma. Ale upieczemy to mięso, zjemy, położymy się spać, tak jest, czyli mięsko. Jakiś skrót klawiszowy powinien być, który odpowiada za na przykład jedzenie, na przykład pieczone mięso i wrzucamy sobie na przykład na siódemeczkę, cyk, na slodzik 7 i po prostu tylko gdzieś tam sobie podjadamy podczas chodzenia, a tak niestety musimy korzystać z tego naszego interfejsu. Dobra, chyba to będzie wszystko, jeśli chodzi o... Będzie myślałem, że będę w stanie zniszczyć ognisko, ale nie. Dobra, czyli tak, udajemy się do Alvina, by z nim porozmawiać. Mamy tutaj 700 metrów do przejścia, no i oczywiście przechodzimy przez takie dosyć górskie, strome tereny. No i tutaj co do naszej historii, to tak się teraz właśnie zastanawiam, że my tak naprawdę dopiero Tak naprawdę dopiero spotkaliśmy tutaj jedną grupę bandytów. No, może też niespecjalnie jakoś bardzo dużo się poruszamy po tych wszystkich terenach, ale jednak, mimo to, mimo jakichś tutaj mniejszych, krótszych tras, napotkaliśmy tylko jednych bandytów. No i to praktycznie byłoby na tyle, jeśli chodzi o bandytów, których spotkaliśmy, ale okej, nie możemy krakać, bo w każdej chwili możemy się napotkać oczywiście na innych. Także ta mgła z rana jest trochę taka, no, niepewna. Tu jest nawet takie fajne miejsce, żeby sobie budować wioskę, muszę przyznać. Gdzie to jest? Aha, to jest na tym rozdrożu. Kurde. Taki bardzo płaski teren bym osobiście chciał znaleźć do tego, ale no cóż. Nie można mieć wszystkiego. Powinna być w grze jeszcze opcja modyfikacji terenu, czyli łopata i ten teren sobie tak naprawdę modyfikujemy. Coś takiego powinno być. Oczywiście nie jest specjalnie zbytnie jakoś tam nie wiadomo jakie wymagania od razu, ale taka opcja powinna być jak najbardziej dostępna. Gostowie już jest w zasięgu naszego wzroku. Okej, okay, Alvin gdzieś mi tutaj uciekł. Czyli zmieniła się jego lokalizacja. Mamy godzinę 8:16.
Więc udajemy się do Alwina. No Alwin, chodź, ty do mnie, jak już idziesz. Okej, ktoś zamawiał dużego, złego misia? Zrobiłeś to ponownie? Oczywiście. Okej, 400 monet. To jest akurat bardzo fajna informacja. Co do Alwina, musimy poczekać do następnej pory roku. Inaczej tego zadania tutaj tak naprawdę teraz nie ruszymy. Chyba coś mnie tu rozkłada. No, nie będę oszukiwał. Końcówka września, także no, choróbska ludzi biorą. Tym bardziej, że wychodzę, pracuję. Dobra, co my tu mamy? Możemy sobie porozmawiać? Tak, porozmawiamy, tak, oczywiście. Nawiążemy tutaj jakąś może znajomość. Oczywiście nie liczę na ile się, tu po prostu strzelam, byle te punkty sympatii tutaj nam wskoczyły, tak jak w tym przypadku. No i oczywiście umiejętność dyplomacja 477,4 punkty, tak to wygląda. Zgubiony łuk, byśmy musieli od kogoś kupić ten łuk. Okej, czyli musimy płacić podatki, dobra. Unighost, gdzie jest Unighost? Jest tutaj, widzę, sam co siedzisz. Trzymaj, to mój podatek. Niestety, no za zapłacenie podatku żadnych punktów tak naprawdę reputacji. No nie otrzymaliśmy, nie otrzymiemy i otrzymywać nie będziemy. Co do łuku, no łuk by się tutaj tak naprawdę przydał. Rozwiąż problem z krową. Tak, wiemy jak to już zrobić. Oczywiście dziękowanie tutaj dla jednego z widzów, który no, się zagłębił w te odcinki. Także myślę, że to dużo mi tutaj pomogło. I tak, tutaj masz rację. Ja tutaj też troszkę po łebkach jadę, bo nie czytam tutejszych dialogów, co też trochę to mnie tutaj zgubiło w tym, że tego zadania do tej pory no nie wykonałem, wykonać nie mogę. Na razie się na nim skupiać nie będę. Na razie skupimy się tutaj na tych tutaj wszystkich takich romansach, które pozwolą nam w przyszłości zdobyć właśnie żonę w grze. To też myślę, że posiadanie potomka też w późniejszym etapie rozgrywki będzie jak najbardziej pożądane. Tak, ja tutaj patrzę na swoją fryzurę, właśnie nie o to artystyczny, ale no cóż, tak to czasem jest. Tak, jesteśmy, ja już zapominam Borowo, ja już zapominam tych miejscowości, jak one się tutaj nazywają, ale to nic, dobra, zmęczony, dwie panie, z którymi możemy porozmawiać. Okej, tylko 15 punktów, ale myślę, że możemy ciebie do naszej wioski zaprosić. Tak samo jak i ciebie. Ale pierw troszkę porozmawiamy. Okej, tutaj też 20 punktów. No i też cię zaprosimy do naszej wioski. I nowy poziom dyplomacji w tym momencie nam tutaj wskoczył, więc my tutaj sobie tą umiejętność teraz rozwiniemy. No i 40 punktów reputacji, jak i też myślę, że możemy tutaj więcej punktów sympatii do flirtowania. To byłoby dobre. Nie, ale dyplomacja, dobra, czyli 60% będzie więcej punktów, czyli teraz na przykład za zakończenie na przykład jakiegoś zadania 400 punktów, tutaj już nie 600, a 800, a tutaj już 80 tysięcy punktów reputacji. No to jest coś fajnego.
Mamy dwóch nowych mieszkańców. I tu właśnie, i tutaj, tutaj, tutaj przypiszemy domek, proszę bardzo, jeden domek przypisany i drugi domek przypisany, czyli mamy komplet, co do domów mamy komplet mieszkańców, jakieś stanowiska pracy, coś by się przydało. Chata wydobywcza, produkcja, tu bardziej produkcja by się przydała. Dobra, zobaczmy drugiego mieszkańca, jak tu mamy. Kowal, dobra, to tutaj sobie te punkty byś wyrabiał. Albo trzech pracowników nie ma ogólnie pracy. Bo my coś mieliśmy ogólnie zorganizować, ale nie pamiętam co. Tu myślę, że pójdziemy dyplomacja, rolnictwo, łowiectwo. No tutaj bardzo ładne umiejętności. I myślę, że tu pójdziemy w stodołę i zrobimy sobie tutaj pracownika stodoły. Tak jest, pracownika stodoły. Czyli tutaj mamy, tutaj też myślę, że możemy iść w tego pracownika stodoły. A co tam? Czy rolnictwo bardziej? Chociaż rolnictwo... Dwa punkty, dobra, no ogólnie rolnictwo, tak czy tak. Okej, okay, tu nam brakuje. I jeszcze jedno miejsce pracy. Tu produkcja bardziej by się przydała. Tak, ale czy mam miejsce wolne? Słuchajcie, kuźnia, kuźnia, chata wydobywcza. Tak, tu mam jedno miejsce wolne. I jako górnik, proszę bardzo. I to tak mało wiele punktami to sobie przypisaliśmy. Ciebie na razie nie potrzebujemy. Tak, potrzebujemy na pewno jakieś tak towary. No tu drogie wszystko jest, ale dobra. Dzięki. Kupiliśmy gnój. On się nam oczywiście przyda. Do produkcji chociażby nawozu. Także... to kopię. Ale myślę, że na jakiś czas tutaj po prostu mi pomoże i... Nie będę miał problemu z tym gardłem. Najgorsze w bólu gardła to oczywiście jest niemożliwość przełykania. Okej, trochę tu się rozpędzam. Chwila odpoczynku, słuchajcie, troszkę też kondycji powinniśmy sobie, jak gdzieś biegniemy, troszkę kondycji powinniśmy sobie zachować. Z tego względu, że przyjdzie za chwilę czas, że będziemy musieli strzelać z łuku, naciągniemy. I tak naprawdę nie będziemy mieli kondycji, żeby wykonać się naciąg. Okej, patyki oczywiście zbieramy docelowo. Chociażby na plecione ściany. Tu mamy aż trzech mieszkańców. Z którymi oczywiście możemy porozmawiać. Być może będziemy mogli ich nawet zwerbować. Aczkolwiek nie ma sensu werbować, bo nie mamy tutaj dla nich budynków. O, tu już mamy więcej punktów sympatii. No, zero punktów. Wow, nie mamy nic.
No i pięknie, 9 punktów dostaliśmy. A i to wszystko na dzisiaj. Szkoda, zobaczymy umiejętności, jak tutaj nam przybyło. 159, mamy kolejną mieszkankę, 15%. Okej, tu aż 10, czyli mam 35 i na to byłoby wszystko. O! Co masz dla mnie? Dobra, ale ty masz wykrzyknik. Kim ty jesteś? Ty no, Mieszko. A, bo ty jesteś ten, co ty łuk potrzebujesz. No, przecież, ty łuk potrzebujesz, ja o tobie przepraszam, ja o tobie zapomniałem. A więc idziemy do owczarni. Mamy tu mieszkankę? Od której odkupimy, aha, dobra. Towary. Okej, więcej chyba raczej nie ma sensu kupować. Lecimy dalej, lecimy do granicy. Czyli granica jest tutaj tuż przed nami. Kawałek drogi, my się do niej przebiegniemy. Tam być może uda się zdobyć kolejne punkty dyplomacji. Może nie tyle punkty, a co podpunkty. Czyli odnosi kwestia jakichś tam drobiazgów, umiejętności dyplomacji, również zdobywamy w momencie, gdy kupujemy i sprzedajemy towary. To też jest bardzo istotne. Słuchajcie, babka lecznicza. To jest babka lecznicza, to jest coś, co będzie nam tak naprawdę tutaj w grze potrzebne w życiu codziennym. Patyk, o, i ta babka leśnicza nam wskoczyła. Tak się rozglądam, ale niedźwiedzia ani widzę, ani słychać, także jak go tutaj nie było, tak go nie ma, jak kiedyś był, tak był. Dobra, tutaj mam jednego mieszkańca, czy mieszkankę. Tu mam jedną mieszkankę, z którą możemy w tym momencie porozmawiać. Tu mam 20 punktów sympatii. Oczywiście porozmawiamy. Okej, okay, czyli do 33 punktów tylko udało nam się tutaj w tym momencie dobić, więc tutaj więcej raczej już nie ugadamy. Zatrzymamy do Tutek. No i tu mamy mieszkańca, który tak naprawdę potrzebuje w pewnym sensie naszej pomocy. Czyli dzisiaj taki robimy tak naprawdę wiosenny obchód po tutejszych właśnie wioskach w celu poszukiwania nowych przygód, czy też wykonywaniu zadań. Kondycji brak. O, właśnie, zwierzę na pomarańczowo się świeci. Czyli ryś, tak jakby nie patrząc, no jest zagrożeniem, ale no nie do końca. Są i pewnie zwierzęta zaznaczone na zielono, które pokażą, że są w ogóle łagodne dla nas. No i oczywiście zwierzęta na czerwono, z których praktycznie możemy się spodziewać ataku w każdej chwili. Okej, stokrotkę podnieśliśmy.
Okej, porozmawiajmy i tutaj. Okej, 15 punktów, czy niezbyt wiele. Umiejętność dyplomacji 448, 484 w ten sposób. Gdzie jest osoba, która potrzebuje naszej pomocy? I ta osoba znajduje się w tutejszej właśnie stodole. Czym ci możemy pomóc? Przydałaby mi się twoja pomoc. Myślę o powiększeniu swojego pola, ale w okolicy jest za dużo drzew. Czy mógłbyś je dla mnie wyciąć? Jasne. Wytniemy to. Czyli mamy nowe pole i tym się zadaniem tutaj myślę, że możemy na spokojnie zająć. Tak. Musimy wyciąć 10 drzew, ale nie jest napisane jakich drzew tak naprawdę. No co do brzuski, to raczej odejdę od tematu. Przy okazji znaleźliśmy łopatę. No i skrzynię. Z 179 monetami. I tą skrzynię oczywiście sobie tutaj opróżniliśmy. Jest pierwsze. No i znajdziemy klony tak naprawdę, bo jak miałbym tutaj faktycznie wycinać brzuski, to szkoda mojej roboty. Taki klon to praktycznie... Jeden klon to praktycznie dwie brzuski, także zdecydowanie wolę pochodzić, poszukać tego klona i go jak się należy pozbierać. Gdzieś mi tu kłoda jedna. Chyba, że poszła. Chyba tak, udało nam się podnieść. Dwa klony z głowy. Oczywiście przed nami trzecie, ale chwilę kondycji sobie dziobniemy, bo przed chwilą byłem w trybie inspektora, no i niestety... No i niestety straciliśmy przy tym bardzo dużo kondycji. Alt, gdzie uciekasz? Okej, okay, lecimy z całością. Połowa drzew za nami. To w sensie, że jeszcze nie kazali nam tych drzew po prostu obrobić. Okej, okay, 7 drzew wyciętych. Jeszcze tylko musimy 3 drzewa znaleźć. Oczywiście mogą to być brzuski, ale tak jak mówiłem, ja się nie chcę skupiać tutaj na wycinaniu tych właśnie brzuzek z tego względu, że mało towaru będzie z tego wszystkiego. Chyba, że nie znajdziemy żadnego klonu, ale klon na szczęście rośnie kolejny. Także jeszcze musimy tylko znaleźć 2 drzewa. Oczywiście my to drzewko sobie obrobimy. Oj. No i w ten sposób chociaż otrzymujemy 40 sztuk kłód tak naprawdę. Okej, okay, pozostało. Oj, lepiej co? Jak to? Wyszedłem poza obrys, prawdopodobnie obrys tutaj mapy. Trochę mnie to zdziwiło. Kurde, ponownie. Tylko kłodę chcę, dobra, tutaj już dalej nie wyjdziemy.
Więc musimy wyciąć inne drzewo. I ostatni cios. I nowe pole w tym momencie zostało wykonane. Sobie tylko jeszcze te kłody podniesiemy. Tak, tam wyszliśmy znowu. Dobra, wracamy do miejscowości Tutki. Mamy zaznaczone ją na mapie, 10 drzew udało się ściąć, teraz idziemy po prostu tam porozmawiać, prawdopodobnie, czy nawet chyba nie będzie trzeba z nimi rozmawiać. Nie trzeba z nimi rozmawiać, więc to jest dobra akurat wiadomość. Ruszamy do tych tak naprawdę Tutek. Jeśli chodzi tutaj o umiejętność wydobycia. Okej, pozyskanie dodatkowych zasobów górniczych. To jest akurat, myślę, bardzo fajna umiejętność, ponieważ w każdej chwili takie zasoby górnicze możemy pozyskać. No i naszym zadaniem, kurde, jest ta krowa tak naprawdę. Rozwiąż problem z krową. No i my ten problem tak naprawdę rozwiążemy. Mimo, że nie chciałem tutaj się skupiać na tym zadaniu, ale mamy tą krowę i po prostu historia Unigosta jest tutaj w tym momencie kontynuowana. Troszkę mięsa z niej dostaniemy, jakby nie patrząc, bo 10 sztuk mięsa, 5 sztuk krowy. No i chodzi o historię Unigosta. Tu mamy porozmawiać i tak porozmawiamy, bo jesteśmy tuż obok. Wolrad. Porozmawiamy z Wolradem. Okej, zabiłem ją. Na pewno to zrobiłeś, co? Czy nie tego właśnie chciałeś? Chciałem, nie, ale wygląda na to, że tak musiało się stać. Co w takim razie z opowieścią o bandzie? Czyli on należał do bandy, tak? Unigost, Wolrad, prawdopodobnie Sambor i jeszcze wujek Racimira. I Ormir, dokładnie mówiąc. Czyli tutaj w tym momencie, no, nasze zadanie polega na tym, by porozmawiać z Unigostem, więc my tutaj walimy strzagi w kierunku Gostowicz. Mam jakieś misje poboczne na rynku. Dwie w Chornicy, ale do Chornicy teraz specjalnie też nie pobiegniemy, mimo że biegniemy teraz specjalnie do Gostowi. Słuchajcie, jak tutaj wygląda zarządzanie moją wioską? Też do końca nie wiem, bo nie wiem, jak daleko stoimy z materiałami budowlanymi. Także to wszystko dopiero się okaże póki co w praktyce. A w ten czas my tutaj przemierzamy długi dystans w celu dotarcia do Gostowi i porozmawiania oczywiście z Unigostem. Okej, mieliśmy żubra. Na szczęście go też udało się powalić. To nie jest jedyny żub w okolicy. Słuchajcie, brak noża. To jest pewne. Brakuje nam w tym momencie noży. Więc taki nóż sobie wytworzymy. A skoro to nie jest jedyny żub w okolicy, to zapolujemy na kolejnego.
A tu by nie wypało? Okej, mamy też łosia upolowanego. No to chodzi, bo troszkę mięsa tutaj tak naprawdę zdobędziemy. No z takiego żubra to 20 parę sztuk nawet. Jest to kratka łoś. Łosica. Okej, to chyba wszystko, tak? Więc możemy tutaj gnać się dalej do Gostowi. Tak jak mówiłem, dzisiaj żadnych bandytów nie było dawno i szkoda, że nie możemy na żadnych tutaj trafić. Myślę, żebyśmy się z nimi rozprawili. Mamy dzika przed sobą. Bynajmniej mieliśmy. No i bardzo dobrze, taki dzik został tutaj przez nas tak naprawdę szybko powalony. Mamy kolejnego. Rozglądamy się jeszcze. Bo te dziki jednak lubią przebywać parami, trójkami, nawet czwórkami. No dobra, bo mamy tutaj nową umiejętność łowiectwa. Pewna ręka, stabilne celowanie bronią dystansowy. Dobra, to jest akurat bardzo fajna umiejętność. Tak, to pójdziemy w skórowanie i pewna ręka. To są chyba dwie takie dobre umiejętności, które sobie bardzo mądrze wybraliśmy w tym etapie rozgrywki. No dobrze, ja się z wami z tego miejsca będę żegnał. Widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Podążymy do Gostowi, by porozmawiać z Unigostem, po czym udamy się do naszej wioski, troszkę tam popracować, być może pobudować budynki. Także myślę, że już do końca wiosny spędzimy po prostu czas w naszej wiosce, budując, rozbudowując ją. No i gdzieś tam na lato po prostu pójdziemy w świat szukać nowych osadników, a póki co ja się z wami żegnam i mówię wam cześć i czołem.